Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zwiedzanie Świata w LEGO Jurassic World na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku już ogarnęliśmy praktycznie cały świat Park Jurajski 1. Został jeszcze jeden czerwony klocek, o tutaj, i jeden złoty klocek tutaj właśnie, gdzie jestem. Już rozkminiłem, jak ten złoty klocek zdobyć, czyli tak, tak, tak. Tutaj bierzemy jakąś małą postać. A, jeszcze, dobra. Przechodzimy. I już dzisiaj w tym odcinku zaczniemy sobie świat jurajski. Bo chcieliście świat jurajski, będziecie mieli świat jurajski. Okej. No dobrze. I został jeszcze jeden czerwony klocek w tym miejscu. Tylko... Tylko, że kurczę... Może weźmiemy noc, bo ostatnio braliśmy dzień i w dzień jakoś nic się nie działo, więc może w nocy, bo to było z tymi jajkami. Mam nadzieję, że to się uda. Wtedy by już byłby cały ogarnięty ten park jurajski jedynka. Okej, mamy noc. I to trzeba rozwalić T-Rexem, tylko że nie mamy T-Rexa. Spróbujmy tym może. Dobra, nie damy rady tutaj póki co nic zrobić. Tak więc... Okej. Ogarnęliśmy cały park jurajski oprócz tego złotego klocka, czerwonego klocka. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, to piszcie w komentarzu. No i teraz już lecimy do świata jurajskiego. Nie wiem, jakby się tutaj tepnąć jakoś. Może... Dobra, o! Kurczę, chciałem w dzień. Ale dobra, w nocy też możemy zwiedzić. Więc już w tym odcinku zaczynamy świat jurajski. I pamiętajcie, żeby mi napisać w komentarzu, jak ten czerwony klocek zdobyć. Tylko, że jeszcze w świecie jurajskim nie zdążyłem zrobić wszystkich poziomów na 100%. Ale spokojnie, to nie ma jakiegoś wpływu na... To nie ma żadnego wpływu na zwiedzanie. Tylko po prostu... No wiecie. Naprawdę fajny jest ten świat jurajski. Chyba najlepszy jest. Ogarniemy tutaj wszystko. Okej.
Gdzie jest ta dziewczyna? A co w tym chodzi? Staram się unikać tych samochodów. O kurczę, to nie jest takie łatwe. Nie jestem w takie rzeczy za dobry, kurczę. Bo tych samochodów jest za dużo, no. No i co, nie udało się. Dobra, dajmy sobie z tym spokój na razie. To najwyżej będzie ostatni mój złoty klocek w grze. Kurczę, świat jurajski jest spory dość. Okej. To ogarnijmy sobie te złote klocki na głównej ulicy. Naprawdę ładnie tutaj. I ten widok na miasto. Znaczy, no nie, no nie ma właściwie tam żadnego miasta. Nie, to jest ten, no ale... A ten drugi gdzie jest? A, tu coś jest. Trzeba się rozglądać. No i mamy złoty klocek. Tamten ogarniemy później. Okej, tu są jeszcze dwa złote klocki. Coś się... Kurczę. Coś się ścięło. O Jezu. Nie mogę chodzić, no. Coś się ścięło, poczekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Po prostu zresetowałem tam. Zobaczymy teraz, czy mi to załapie. Kurczę.
jakieś miejsce, kurczę. Że nie mogę chodzić. Nie wiem, o co chodzi. Kurczę. Jak no? Jakiś bug kolejny w grze. Dobra, znowu muszę na cięcie, no. Okej, po raz trzeci to włączamy. Nie wiem, czy się uda, czy się nie uda. Wiecie co? Chyba nie będę w ogóle próbował w to strzelać. Póki co. Tylko zdobędę sobie tutaj złoty klocek. I pytanie, czy pójdziemy najpierw w lewo, czy w prawo? Może na tą arenę pójdziemy najpierw. O co chodzi? A, takie buty. Tylko, że jeszcze trzeba tam jakoś wbić tam trzeba. Zaraz tam wejdziemy. Kurczę. Czyżby ten świat jurajski był najbardziej zbugowanym ze w ogóle ze wszystkich części, bo cały czas mam jakieś problemy. Ach, na szczęście nie. Dobra. Co jest tutaj dalej? Ile mamy? Powinno być 5. Tak, jest 5 na 7, dobra. To może teraz pójdziemy tu. Do tej areny. Już niech z tym Gryfinem przestanie tak gadać, bo to jest denerwujące. To get up to the T-Rex viewing area, just take the elevator. Oczywiście, już tam wchodzę. Okej. I tu
to już na wejściu mamy wyścig. To może zrobimy ten wyścig, jak już wyjdziemy z tego punktu. Najpierw wjedziemy windą na górę. Jak będziemy wychodzić, to wtedy zrobimy ten wyścig. Tutaj chyba właśnie tak będą wyglądały te wybiegi wszystkie. Tak mi się wydaje. Dobra. To chyba tędy wejdziemy. Tak, bo w parku jurajskim 1 to były takie otwarte te wszystkie. Świat. Znaczy w sensie, że te terytoria były takie otwarte pod względem, że się chodziło po parku. Tutaj będzie prościej wszystko ogarnąć. Dlatego, że każdy dinozaur będzie miał takie własne swoje terytorium tutaj. No i taki sam klocek był. Dokładnie taki sam klocek był wtedy w parku jurajskim 1, co tego czerwonego klocka nie mogłem zdobyć. Wiecie może, jak się tego pozbyć? Tego klocka. Bo to już naprawdę jest irytujące. Tu jest potrzebne dla T-Rexa. Tam mamy coś dla Compsognata. Okej. Here's the one you've been waiting for. The Tyrannosaurus Rex, the original king of the jungle. Mam złe przeczucie. A może już dostaniemy tego T-Rexa? Jest, dostaliśmy go. No to dobrze. Okej, to tu mamy dla Iana Malcolma. Tam pamiętam o tym złotym klocku na górze, nie martwcie się. Pamiętam. Weighs over 8 tons. That's as much as 8 one-ton weights.
While the Tyrannosaurus Rex is strong, it isn't dexterous enough to manipulate objects. Okej. Tu jest wyścig. Tylko jeszcze tam te równanie zrobię. Matematyczne. O! Złoty klocek. Jak ładnie. Jeszcze to równanie matematyczne dla Iana Malcolma tam zrobię. Ian, gdzie jesteś? Tu jesteś. O, Galimimusy. I co teraz? Mam je zjeść? Czy coś? A, okej. Po prostu mam je pokonać, tak? W porządku. Potem jeszcze wyścig będzie. Dobra. Jeszcze jeden został. A, nie jeden, tak? A, nie, jeden. No chodź tu. Nie uciekaj. Złoty klocek. No i dobrze, kurz. Chcę jak najszybciej z tego wybiegu wyjść. Jakaś taka mroczna muzyka. Dobra, co tu jest jeszcze? Jest tutaj ten wybieg. Zachodni bulwar. 5 na 8. Tutaj jest już chyba tylko wyścig. Sorry, T-Rex. No i dobrze, jest wyścig. A, już tak, tak pamiętam. Jeszcze tutaj jest coś dla Galimimusa. Znaczy dla tego kompsognata. Jeżeli tutaj byłby ten złoty klocek, to wtedy już spokojnie. Dobrze. Okej. Okay. Tu jest złoty klocek w takim razie, no to już... Okej. Okay. A, bo dobra. Jeszcze złoty klocek jest. Jeden.
Czekajcie, jak sytuacja. 7 na 8. No i wyścig. A czerwony klocek jest gdzie? Sam nie wiem. Wiem, że nie chce mi się tutaj dłużej siedzieć. Ale może jeszcze wejdę na górę. To tam będzie coś ciekawego. Już tam chyba nic nie ma. Wydaje mi się. Czuję, że... O, tu coś jeszcze jest, widzicie? O, tu mamy czerwony klocek. Tak taki tajemniczy, schowany. No i okej, to już możemy stąd wyjść. Sobie zaliczymy wyścig na śwince. Dobrze. Nareszcie. If you want to get up to the T-Rex viewing area, just take the elevator. Heard the T-Rex roaring. No i okej, to od razu może nam wytyczyć kolejne współrzędne, gdzie będziemy zwiedzać. Czyli tu możemy zwiedzać. Tam mamy też rozsfery wszystkie. Tam sobie możemy iść teraz tak naokoło. Właściwie. Tam już chyba tutaj nic nie ma. W sumie. Okej, wyścig. Kurczę. Dawaj, dawaj. Tam już kolejne rzeczy są do zwiedzania. Kurczę. O. Więc ogarniemy tam ten teren. Głupi wyścig, no. Jezu, dobra. Jeszcze raz to zrobimy. No, chyba pojechałem w złą stronę.
prostu mamy kolejne rzeczy do ogarnięcia, no. Gdzie jest ten wyścig? Się już skupiłem. Jezu. Z daleko pojechałem. Dobra, od początku. Chodźmy tam. A triceratopsem też można ten wyścig zrobić? Jakoś triceratopsem bym wolał. O, też można. Wszystkie wyścigi będę robił triceratopsem. Idź! No! Kurde, głupie! No głupie gali... Nie, dobra. Ja ten wyścig w ogóle... daruję sobie na razie. Przecież nienawidzę tych wszystkich wyścigów. Wyścig zostawimy sobie na koniec. Jeszcze banana. A, dobra, banan jest tam. Czemu banana nie dostaliśmy? Pamiętam, że jak wtedy graliśmy, to był normalnie banan, jak robiliśmy ten poziom. Jeszcze się trochę cofnijmy. O, to jest potrzebny Eric Kirby. Okej. Tam mamy kolejny złoty klocek. Coś tam jeszcze... A, brachiozaur. Jest tutaj miejsce, w którym można przyzwać dinozaury. Aha, miejsce, w którym można przyzwać dinozaury, to jest tam, gdzie jest ten chory Galimim. Najpierw muszę tego banana znaleźć. Huh?
Mało ratunku, gonią mnie. Ola. Nie goń mnie. Na 100% te banany były tam. Tylko kurczę, gdzie one były, no? Tu mi nie działa to. Może trochę dalej przejdźmy, poszukajmy. To już chyba raczej nie będzie tam nic. Wiecie co, sam nie wiem. Dobra, może tego banana ogarniemy w następnym odcinku. Jeżeli wiecie, gdzie jest ten banan, to piszcie mi w komentarzu. Że był ten banan gdzieś, no. A może potrzeba żyrosfery, żeby tam wejść. Spróbujmy, może żyrosferą trzeba tam wejść. Wtedy nam się odblokuje to do dinozaurów. Wtedy trzeba będzie brachiozaurem tu, tyranozaurem tam i tam dilofosaurem. O, tam jest czerwony klocek. Może jakoś tam wejdę. Chyba się nie uda. Dopiero jakieś schodki to będą, jak się to otworzy. Mam nadzieję tylko, że nie popełniłem błędu i ten czerwony klocek mi nie zniknie. Byłoby słabo. Jest żyrosfera? Nie, no powinna być żyrosfera. O, jest. Okej, kolejny bug. O, widzicie? Mówiłem. No i przynajmniej dobrze, uda się w takim razie i wyleczyć tego dinozaura. Aha, czyli że już mi się to, już to zniknęło, tak? O Jezu, dobra, jeszcze raz.
to ogarniemy to, ten czerwony klocek i już będzie koniec odcinka. I po prostu zaczniemy następny odcinek od tego nieszczęsnego wyścigu. No. Potem pójdziemy dalej przez bramkę. Też tak samo brachiozaura załatwimy w następnym odcinku na początku. Nie możemy go kupić, tak? No to okej. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aaron Blue TV, cześć!